Trzy firmy otrzymały pożyczkę z programu Jessica. Największym biznesem, który otrzymał wsparcie finansowe i który ma już w trzecim kwartale przyszłego roku rozpocząć produkcję, jest papiernia Skolwin. Znajdzie tam zatrudnienie 100 osób. Obiekt i nieruchomość jest dzisiaj w takim stanie, jakim jest, a te pieniądze, ponad 7,5 miliona złotych, które zostaną przekazane na odbudowę nie tylko w formie tej takiej infrastrukturalnej, ale przede wszystkim wtłoczenie w nią nowego życia, takiego, które uruchomi tą sferę nie tylko biznesową, ale również i społeczną, bo taki jest cel przede wszystkim środków Jessicowych. Pożyczkę otrzymało również przedsiębiorstwo handlowe Szach ze Stargardu. Spółka ma zamiar przebudować i wyremontować były budynek pogotowia przy ulicy Czarnieckiego w Stargardzie. Po renowacji miejsce to będzie miało charakter usługowo-handlowy i być może będzie pełniło miejsce rozrywki. Z jednej strony jest to nasz obowiązek ustawowy jako samorządu województwa zachodniopomorskiego. Dbałość o rozwój gospodarczy, a rozwój gospodarczy to są miejsca pracy. Ale z drugiej strony to jest taki nasz obowiązek jako obywateli, jako członków wspólnoty województwa zachodniopomorskiego, abyśmy uczestniczyli w tym procesie i to się dzieje. Kolejną firmą, która otrzymała dofinansowanie, jest Stara Rzeźnia, która znajduje się na Łasztowni. Cały koszt rewitalizacji będzie wynosił około 12 milionów. Z programu Jessica zostało przeznaczonych na ten cel około 8 milionów złotych. To są środki, które w sposób umiejętny dzisiaj zarząd, łącznie z partnerami, z przyszłymi beneficjentami, przedsiębiorcami, jakże również i samorządami, w sposób dobry i znakomity wykorzystuje, co świadczą o tym inwestycje, a one potem się przekładają na ogólny dobrobyt. Charakterystyczne dla inicjatywy Jessica jest to, że środki przekazywane z niej są na stałe.